A to jest prerejestracja już, tak? A kiedy startuje w ogóle Nightcrawls Global? Czekaj, Nightcrawls Global Release Date. Nightcrawls March 12. Tak? 12 marca, game start. Teraz jest pre-download, dzisiaj jakoś, a jutro jest premiera Nightcrawlsa. Widzowie, zgódźmy się na jakiś essential. Póki co nie ma żadnych tokenów. Wystartują o 12 o północy i nie ma żadnych NFT-ków do sprzedania. Ludzie generalnie hypowali się bardzo na Nightcrawls. Ja w filmie o najgorszych MMORPG-ach, których trzeba unikać, mówiłem o Nightcrawls, bo wiedziałem, że to będzie gra kryptowalutowa, bo oni stworzyli jakąś inną giereczkę, która też była kryptowalutowa. Już nawet nie pamiętam, jaka to była giereczka. Ale widzowie, jakbym miał strzelać, to prawdopodobnie będzie tutaj jakiś token, którego będzie No Life'om i Boterom opłacało się farmić przez jakieś 2 tygodnie, 3 tygodnie, a później go pierdzielić z zyskiem i później cała ekonomia gry pójdzie do piachu. Taki myślę, że jest zamysł tego. Znaczy, zamysł może nie jest taki, ale tak to będzie wyglądało mniej więcej. Mogę wam z ciekawości pokazać na przykład na Mir 4, na przykładzie Mir 4, jak to wyglądało. Tam jest kilka tokenów. A może zobaczyć na Draco na przykład tokenik. Być może on teraz troszkę odżył, ale zobaczmy sobie może, wiecie, w dłuższej perspektywie. Nie, tutaj jest... Nope. Nie tak, nie tak, nie tak. Czekajcie. Mir 4 token. Tokenomic. Może w ten sposób. Tu powinien być. A nie, bo to nie jest oficjalna ich strona chyba. W sensie to jest jakieś forum. No, kurde, nawet ciężko to znaleźć, ty. Cześć Sidletto, witam na nowym koncie. Cześć Cylon, witam, witam. Że jak Mir 4? Tak, tak, tak. No mniej więcej to jest, to będzie taki zamysł jak Mir 4. Ty, gdzie to jest w ogóle? Ja jeszcze niedawno na to patrzyłem, wiecie? Ale tu nie ma nawet takiej normalnej strony z tego Mir 4. O co to chodzi? Play Mir 4? Official website? Co oni tak nisko są wypozycjonowani w tej wyszukiwarce? Główna strona gierki człowieku na 10. miejscu gdzieś jest. O co to chodzi? Dobra, chyba mamy. Albo i nie. Help Center, Community. Nie, no to nie jest to. Nie wiem, to jest jeszcze jakiś inny Mir 4. Czy oni tą grę zamknęli, czy o co chodzi? A, i właśnie, oni zrobili Mir 4, We Made. Czyli ci, co są odpowiedzialni za Nightcrawls, no to zrobili też Mir 4. To wiecie co? Zróbmy tak. X-Draco. Hydra and Draco. O, to jest chyba ta strona, widzowie. Tak, to jest chyba ta strona. Tak mi się wydaje. No i zobaczcie, jak wygląda zazwyczaj wycena takich tokenów, nie? Cyk. I później gleba, 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 nie? Mniej więcej tak to zazwyczaj wygląda. Bo po prostu zachodzi inflacja najzwyczajniej w świecie, jeśli chodzi o te tokeny. Jest ich za dużo, każdy chce opchnąć, bo każdy chce na gierce zarobić. No i tak to wygląda, a ludzie nie grają w gierkę dla fanu, tylko grają po to, żeby zarobić. Jeśli grają po to, żeby zarobić, to jak tylko mają jakiś token, to upłynniają to. To wystartowało, widzowie, w 2020 roku i to pewnie były jakieś w momencie jakiejś hossy, nie? Większej. Już nie pamiętam, jak to się tam rozgrywało.
No i później wiadomo, gleba, nie? I teraz jest taki filmik, który mówi o tokenomii również Nightcrows. Jestem ciekaw, co oni tutaj powiedzą. Jest 693 łapki w górę, 422 w dół, ale to nie ma co się tym sugerować, bo ludzie się nie znają na tokenomiach. Jak tylko słyszą blockchain w gierce, to zazwyczaj dają łapkę w dół, a jest kilka produkcji gdzieś tam w kuluarach, albo w ogóle gierek, które są całkowicie on-chain i są co najmniej interesujące, natomiast póki co to nie jest nic interesującego dla klasycznego gracza pecetowego, nie? Więc zobaczmy, co oni tutaj mają. Włączę napisy, włączę też tłumaczenie na polski, powiedzmy. Tak, 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 tam bardzo dużo botowali w Mir 4, bardzo dużo. That all the in-game items you've obtained should belong to you? Well, in Nightcrows, the effort you've put in will translate directly into your assets. The tokenomics of this game is actually quite unique. With this game, you can experience a true blockchain game that is unlike any other crypto game you've ever seen. Here are six reasons why the tokenomics of Nightcrows is so exceptional. Let's get right into it. Wyjątkowa tokenomia. Minting diamonds into tokens. This is the core of Nightcrow's tokenomics. The Crow token, C-R-O-W. The Crow token can be minted with diamonds, the key currency of Nightcrows. Now, it goes without saying that diamonds are important. Well, in Nightcrows, diamonds are used to trade a lot of things. Diamonds obtained directly through the exchange and request station are called value-added diamonds, or VDIA for short. Crow tokens can be minted with VDIA. Just think about it. Minting the most important in-game currency into tokens yourselves. Pretty cool. Całkiem fajne. No i teraz pytanie. Albo wiecie co, musimy oglądać to jeszcze trochę. Bo wiecie, teraz mówi, że najważniejszą walutę w grze można zamienić na token. Jeśli to jest najważniejsza waluta w grze, to przypuszczam, że ona nie ma jakiegoś limitu, w którym można ją zdobywać. Możecie farmić ją w nieskończoność, czyli znowu się szykuje inflacja, czyli token, jeśli możesz go wymintować z waluty z gry, to znaczy, że jest prawdopodobnie go nieskończona ilość, czyli kto pierwszy opchnie to i w te 2, 3, 4 tygodnie ten wyjdzie zarobiony, reszta może się co najwyżej jakimiś ochłapami zadowolić i jelo, nie? Number two, connecting the in-game economy and the real world economy. Now, what can you do with Crow? You can swap Crow to WeMix Dollar and also trade other item tokens and character NFTs. Let's take a look at swapping Crow to WeMix Dollar first. The VDIA you obtain by putting time and resources into playing the game can be turned into Crow tokens, and Crow can be turned into WeMix Dollar. And also, this whole process works the other way around as well. Czyli wiecie, kolejna rzecz jest tutaj oczywiście pay to win, bo możecie sobie token WeMix zamienić na Crowsy, a Crowsy pewnie na diamenty w grze, tak tutaj było to pokazane. Czyli jak władujecie dużo siana, to też dużo zarobicie w gierce komputerówce. No ale tutaj jedyna przewaga właśnie tych gier blockchainowych w takim kontekście zwykłego pay to wina jest to, że możecie właśnie wyjść też z tych gier, a nie tylko wpłacać do tych gier, nie? Natomiast no tutaj jest kolejna rzecz, czyli po prostu pay to win, ale no to było wiadome. Tak jakby gry blockchainowe, jeśli handlują czymś poza kosmetykami, no to tak jakby one są od razu pay to win, nie? Tak jakby z zasady są pay to win. Jedyne co to, że można jeszcze z nich teoretycznie wypłacać, jeśli ekonomia jest sensowna, ale one są tak jakby tożsame z pay to winem. Meaning that the in-game economy and the real world economy can be connected through the Crow tokens. Now don't forget, Crow is the key currency of Nightcrows. Number three, holding Ethereum? No problem. But I don't have WeMix Dollar right now. What do I do? I'm sure some of you just ask yourselves this question. Well, this part is just for you. Nightcrow supports three wallets and six chains. Supported chains include not only WeMix 3.0, but also Ethereum, BNB, Polygon, and more. You can easily swap assets on supported chains to Crow for gameplay. There are many ways to do that, but using the Uno wallet is the easiest and simplest way you can do it. Open the App Store or Play Store right now and look up Uno Wallet. With only Uno Wallet, you can use your coins to experience the true blockchain economy of Nightcrows. Czyli w skrócie chodzi o to, widzowie, że jakie krypto byście nie mieli, to łatwo możecie kupić te Nightcrowsy, czyli łatwo możecie wpakować kaskę w grę i o ile oczywiście płynność jest odpowiednia i tak samo prawdopodobnie możecie to wypłacić, nie? Więc tyle dobrego, że nie musicie wchodzić w jakiś
szemrany ekosystem i tam kupować nie wiadomo jakie coiny, żeby cokolwiek sobie kupić w grze albo cokolwiek wypłacić. Czyli jest to po prostu, jeśli ktoś się obraca w świecie krypto, no to dość łatwo sobie tam poradzi i będzie wymieniał te swoje jakieś waluty, jak mu się tam podoba. Więc, ale w praktyce, wiecie, w kontekście gry może jest to coś wyjątkowego. Szczerze nie za bardzo, bo już widziałem dużo takich przykładów. To jakby to jest za bardzo rozdmuchane. Teraz w krypto to jest standard, że możesz przechodzić pomiędzy różnymi sieciami na 1000 różnych sposobów i to nie jest nic wyjątkowego, nie? Number 4. Minting core items into tokens. Other than Crow, there are 6 more tokens that can be minted with items in Night Crows. These are Morion, Gear, Promote, Tear, Feather and Papyrus. These 6 type of tokens can be minted directly using main tradable items. Imagine having to trade items through the exchange to get V-Daya every time you wanted to mint Crow. Now that would just be too much. Mint these main items into tokens and trade them instead. Now that's much easier. Number 5. A real world exchange for game items. Why should game items only be traded in game? The world has changed and so have the trading of game items. There should be a real world market where game items can be traded. You can find such a market in Remix Play's Phoenix Dex, a real exchange to sell tokens minted from items and buy the tokens for items you need. Do you see this? Traders for many games on Remix. Czyli możecie, widzowie, zamiast grać w gierkę, to możecie po prostu odpalić giełdę, nie włączać gierki w ogóle, odpalić giełdę i tam możecie sobie handlować wszystkimi tokenami, przedmiotami i tak dalej. Po co odpalać giereczkę, nie? To już teraz zaczynałem mówić sensem, nie? Bo po co w ogóle biegać w tej gierce i biegać za jakimiś królikami, nie? Jak możesz giełdę odpalić. Being able to see all of this at a glance makes me feel like I'm in a huge real market. Number 6. Freely trade characters. And last but not least, everything you put into your character is worth it and you can prove that in NFTs. Here in the market of Remix Play. This is the world's biggest market for game NFTs, where you can also check details of other characters in the Crow's Discovery page before playing them, and also buy new characters. How cool does that sound? It's like adding to the fun of the gameplay. Your character is literally your legacy. No i w skrócie, postacie są NFT-kami, możecie sobie kupić postać albo opchnąć postać, nie? Podsumowując, wiecie, to jest typowa gierka, która będzie próbowała się wybić na hypie krypto teraz, przez to, że mamy hossę. I ta tokenomia, właściwie token tej gierki, on pójdzie do piachu za, wiecie, kilka tygodni prawdopodobnie po starcie gry. Więc w teorii wydaje mi się, że będzie można tej grze zarobić, wiecie? Będzie można, ale trzeba będzie naprawdę wyczuć, dużo grać, szybko sprzedać i zapomnieć, nie? To jest tego typu gierka mniej więcej. I tak było też z Mir 4. Też można było zarobić, szybko sprzedać, a później, wiecie, ludzie też zarabiali, ale to jakby... Jak mi ktoś mówi, że on zarabia na przykład $400 na miesiąc na gierce komputerówce, brzmi spoko, nie? Ale jak się go zapytasz i on mówi, że on na to poświęca ponad 150 godzin, tyle co na etacie, i on jest zadowolony z tych $400, które zarobił, no to ja nie wiem, nie? Jeszcze, wiecie, musi grać w gierkę, która prawdopodobnie będzie wyglądała jak mobilka. Czekajcie, możemy odpuścić coś, nie? I jeszcze się będzie w tym męczył, że musi tam klikać, wiecie, jakieś przyciski. To jest nie dość, że pewnie jakieś toporne, nieprzyjemne w feelingu walki. Nie wiem. Tak jakby, widzowie, jeśli mogę tylko coś powiedzieć, co macie robić w życiu, to mogę wam powiedzieć tylko: nie grajcie w takie gry. Macie od tego streamerów, którzy mają za dużo czasu i grają w takie badziewia, żeby wam pokazać, że to są badziewia, ale nie traćcie czasu na takie produkcje, nie? Możecie sobie pooglądać godzinkę, dwie na streamie, pocisnąć bekę i skip, ale w takie główienkę to szkoda życia, naprawdę. Designated target or enemies near it. Making use of the quick slot is highly recommended for more convenient. Ah, no.